Cześć wszystkim, to znowu Pony 7, a to dalszy ciąg Arcanum. Dzisiaj uciekamy ze Steelwall, nie, znikąd nie uciekamy. Mamy tu jeszcze parę spraw do załatwienia, nie naszych, jak to była często w grach RPG, ale dobra. W poprzednim odcinku awansowaliśmy o poziom i co tam mamy? Perswazja, ekspert. Tak, bijemy dalej. Charyzma i naszym celem jest mistrzostwo perswazji. Które mam nadzieję niedługo osiągniemy. Okej, dobra. Fipunek jako tak ogarnięty. Gdzie jesteśmy? A, tutaj jesteśmy. Możemy zagadać do tego pana. Gildor Nocny. Ciekawe imię. Nazwisko. Witaj bracie, jak się masz? Witaj ponownie, Gildorze. Czy mogę zająć jeszcze chwilkę? Słyszałeś może jakieś plotki? Jeśli potrzebujesz dobrego miecza, udaj się do miejscowego kowala. Jest mistrzem w swoim fachu. Może miałbyś dla mnie jakąś pracę? Chcesz popracować, co? Nie sądzę, żebyś mógł podołać zadaniu, które miałbym ci zlecić. To bardzo trudne zadanie, jego wykonanie będzie wymagać doskonałej umiejętności skradania się. Nie wyglądasz mi na złodzieja. Może potrafi się skradać się lepiej, niż wskazywałby na to mój wygląd. Opowiem ci pewną historię. Pozwoli ci ona zrozumieć zadanie, którego zamierzasz się podjąć. Proszę więc, byś był cierpliwy i uważnie mnie wysłuchał. Dobra, słucham. Jako młodzieniec zostałem siłą zmuszony do służby przez grupę podróżników. Była to barbarzyńska banda awanturników, próbująca zdobyć wszelkie bogactwo oraz sławę podczas swych podróży po kraju. Odnalazłem wśród nich swoje miejsce, gdyż często potrzebowała umiejętność bezczesnego skradania się, a w tym byłem najlepszy. W miarę upływu czasu udowodniłem im, że nie byłem zwykłym bezwolnym sługą i zostałem cenionym członkiem drużyny. Przez wiele lat wspólnie poszukiwaliśmy przygód, podróżując za ślad z starymi legendami, odkrywając zaginione skarby. To był najbarwniejszy okres w moim życiu. Pewnego dnia byczyliśmy się, zbierając siły po naszej ostatniej przygodzie. Oczyściliśmy właśnie jaskinię pełną jeszcze ludzi, którzy siali po strach i spustoszenie wśród okolicznej społeczności. Na samym końcu jaskini natknęliśmy się na nieoznakowaną, zamkniętą na głucho skrzynię. Kiedy odebraliśmy naszą nagrodę od miejscowych władz, jakoś zapomnieliśmy wspomnieć o skrzyni. Okej. Nocny ogień, półelf z naszej trupy, spędził prawie 2 dni próbując rozpracować zamek i otworzyć skrzynię. Jako że nocny ogień był ekspertem od zamków, przedłużające się oczekiwania rozbudziło nasze nadzieje i spekulacje co do zawartości kufra. Wewnątrz skrzyni z rozczarowania znaleźliśmy tylko parę monet, kilka interesujących drobiazgów oraz książkę. Jako że byłem jedynym umiejącym czytać członkiem grupy, dostałem książkę do streszczenia. Proszę, wciąż mam tę książkę. Przeczytaj ją sam. Powiem mi, kiedy skończysz, a będę kontynuował opowieść. No dobra. Dziennik Tannonau, Rotbringera. Jeden z moich synów, Kalon, poszedł dziś do lasu. Nie było go cały dzień, może wyruszyłem na poszukiwania. Zawsze lubił włóczęgi, ale nigdy nie takie długie. Zauważyłem jego ślady daleko w lesie, dalej niż ktokolwiek, kogo znam, zawędrował. Kiedy wchodziłem głębiej w nieznane obszary, nagle zajeżyły mi się włosy na karku. Powietrze było zimne, a las zamarł. Wciąż widziałem ślady Kalona, więc podążyłem dalej, nawołując go. Wtedy zobaczyłem polanę ponurą i tajemniczą, na niej bloki kamienne położone w taki sposób, jak gdyby jakaś siła rozmieściła je tak w sobie, tylko znanym celu. Myślę, że wyryto na nich tajemnicze napisy, ale z tej odległości nie mogłem ich odczytać. Na środku stał ołtarz, a w nim znajdowało się największy rubin, jaki kiedykolwiek widziałem. Był taki piękny, że przez długi czas nie mogłem oderwać od niego oczu. Wówczas ujrzałem syna. Biegł w stronę ołtarza, jakby chciał sięgnąć po rubin. Zawołałem, aby zaczekał, ale nie zwrócił na mnie uwagi. Zanim zdołałem go zatrzymać, minął pierwszy znaczony kamień. Wtedy spod ziemi wynurzyła się potworna bestia. Mój syn wrzasnął ze strachu i już odwracał się, żeby uciec, lecz zanim zdołał zrobić krok w moim kierunku, bestia zabiła go, pozostawiając na jego twarzy wyraz najwyższego przerażenia. Stałem tam bezsilny, skamieniały ze strachu. Potworne. Nie mogłem się ruszyć w kierunku bestii. Uciekłem z tego przeklętego miejsca najszybciej jak potrafiłem. Ostrzegłem okolicznych rolników przed niebezpieczeństwem czającym się w puszczy. Zakazali oni dzieciom oddalać się od domu dalej niż o jeden dzień drogi. Modlę się tylko, żeby bestie pozostały w tym dziwnym miejscu, nigdy się do nas nie zbliżyły. Od tego
strasznego dnia minęły lata. Wielu wspomniało, co się wtedy wydarzyło, a ja wciąż opłakuję mojego syna i nie mogę wymazać z pamięci tego potwornego widoku. Po dziś dzień nie, ten obraz spędza mi sen z powiek. Jestem już stary, niedługo umrę, zostawiam tę historię jako ostrzeżenie dla każdego, kto wyobraża sobie. Wybiera się w głąb lasu, strzeż się, niech bestia nikogo już więcej nie zabije, bla bla bla. Okej, dobra. Książka przeczytana była fascynująca. Kłamstwo, kłamstwo. Kontynuuj, proszę. Na czym stanąłem? Skończyłem skończyłeś czytać tą książkę. Szybko przejrzeliśmy narysowaną na niej mapę, by ocenić, jak daleko była od Rubinu. Okazało się, że znajdowała się kilka dni drogi od naszego obozowiska. Byliśmy młodzi i głupi. O świcie wyruszyliśmy na poszukiwanie klejnotu. Gdy zbliżyliśmy się do tego miejsca, wszystko było tak, jak opisano. Włosy zjeżyły nam się na kartkach, odgłosy lasu cichły. W powietrzu czuć było pełne napięcia oczekiwania. Następnie wyruszyliśmy na polanę i ujrzeliśmy Rubin. Był cudowny. Nigdy w życiu nie widziałem niczego równie pięknego. Byliśmy jak zahipnotyzowani, marząc o przyjemności, jaką mógłby nam dać posiadanie takiego skarbu. Dwójka naszych towarzyszów rzuciła się naprzód, by pochwycić klejnota, zanim wszyscy pozostali, z wyjątkiem mnie. Ja nigdy nie brałem udziału w walce, gdyż nie było to moją zdolnością. Stójcie, krzyczałem, pamiętajcie o potworze, lecz było za późno. Gdy tylko dwóch z moich kompanów minęło pierwszy głaz, z ziemi wyłonił się odrażający stwór. Moi towarzysze chwycili za broń, lecz nie mieli najmniejszych szans. Stałem tam skamieniały z przerażenia. W miarę walki coraz więcej potworów zmaterializowało się, by dołączyć do bitwy. Tego dnia naliczyłem 7 bestii, po jednej na każdy z dziwnych kamieni stojących na polanie. Śmiertelne jęki moich towarzyszy szybko ucichły, lecz zamiast rzucić się na mnie, czego się obawiałem, potwory zapadły się pod ziemię wraz z chwilą śmierci ostatnich z moich kompanów. Ostrożnie podszedłem do głazów, lecz nie odważałem się minąć ich linii. Patrząc na makabryczny widok rozpościerający się przede mną, zauważyłem, że na każdym z głazów wyryte było ostrzeżenie. Brzmiało następująco. Wielki Rubin Kaldaru, udało się ci się odnaleźć. Zważ to ostrzeżenie, nim postąpisz dalej. Tylko ten, kto stąpa dźwięku, nie wydając wcale minie śmierć podziemną i odejdzie w fale. Tak, gdyby tylko przeczytali napis na głazach. Wzrasta we mnie rozpacz, gdyż gdyby tylko moi towarzysze zaczekali, wciąż byliby żywi, ponieważ posiadałem umiejętność potrzebne do zdobycia Rubinu. Lecz po tym zdarzeniu byłem zbyt wstrząśnięty i przerażony tym, czego byłem świadkiem, zabrakło mi pewności, aby dokończyć dzieła. Co więc zrobiłeś? Uciekłem z miejsca rzezi. Przez pewien czas wałęsałem się bez celu, po czym osiedliłem się w Steelwater. Od tamtej pory nigdy go nie opuściłem. Obawiam się, że moje awanturnicze dni dobiegły końca. Lecz jako pisze autor listu, klejnot i potwory wciąż nawiedzają moje sny. Więc nigdy tam nie wróciłeś? Nie, nie zrobiłem tego. Jednak wciąż pragnę posiąść wielki Rubin Kalaru. Jak się zapewne domyślasz, chcę, żebyś zdobył dla mnie ten klejnot. Jeżeli uda ci się tego dokonać, zapłacę ci 1500 monet. Okej. To duża suma, lecz uważam, że ryzykowanie wymaga takiej ceny. Co ty na to? Dobra, zdobędę tego dla ciebie, Gildorze. Bardzo dobrze, pokaż mi swoją mapę, wskażę ci to miejsce. Okej, dobra. Zanim tam wyruszymy, mamy jeszcze inną sprawę do załatwienia. Z Kowalem. Tak. Kim jesteś? Cześć, jestem Richard Leek, Kowal ze Steelwater. Czym mogę ci pomóc? Jakie usługi oferujesz? Słyszałeś może coś wartego uwagi? Nie sądzę. A powiedz mi o Steelwater? Jest to coś wartego zobaczenia? Co jest wyjątkowego w produkowanej tu broni? Handlujemy dużo z krasnoludami, mają najlepszy Myrtil w Arcanum, a Myrtil nie ma sobie równych, jeżeli chodzi o wyrabianie dobrze ważonej broni i utrzymanie potężnych czarów. Moja rodzina od 400 lat wyrabia w Steelwater miecze. Nie chcę się chwalić, ale jeżeli istnieje ktoś o większej ode mnie wiedzy o wyrabianiu mieczy, będę bardzo zdziwiony. Czy sam zaklinasz broń? Nie, jest tu lokalny czarodziej, który to dla mnie robi. Jest upartym dziwakiem, ale dobrze się dogadujemy. Nazywa się Cyrus. On zaklina dla mnie broń, a ja zaglądam w niego do czasu do czasu i dokonuję napraw w jego domu, a kiedy zajdzie potrzeba, jak o tym pomyśleć. Jaki mamy dzisiaj dzień?
To dziwne, Cyrus miał wczoraj do mnie wpaść. Nie miałem czasu sprawdzić z tą niego, a dzisiaj jestem wyjątkowo zajęty w związku z zamówieniem od Kaladońskiej Straży. Mam nadzieję, że wszystko u niego w porządku. Dobra, mogę do ciebie do niego zajrzeć. Tak, wyglądasz się godzin zaufania. Mógłbym sprawdzić, czy nic mu się nie stało, a kiedy będziesz nim rozmawiał, powiedz mu, że potrzebuję jego usług tak szybko jak możliwe. To zamówienie musi być wykonane przed końcem tygodnia. Jeżeli zrobisz to dla mnie, na pewno znajdę dla ciebie jakieś ostrze ze Stillwater. Okej, siła umiana, zgoda. Handlujmy. Zobaczmy, co on tu ma. Wcale nie masz tak dużo mieczy. Jakaś ściema z tymi jego super ultra dobrymi mieczami itd. Dobra. Idźmy do tego maga. Zapiszemy grę, ponieważ zapisywanie jest fajne. Tak jak każdy mag musi mieszkać na uboczu miasta, miejscowości, cokolwiek. Aż i tak nikt go nie odwiedza i... A co tu? Wygląda na to, że coś tu się wydarzyło. Jak można się było spodziewać. Szkoda, że nie zostały żadne przedmioty w skrzyni. No dobra. Poszukajmy jakiś poszlak. Co tu się mogło wydarzyć? Nie widzę... O! Tutaj są jakieś ślady na śniegu. No to idźmy za nimi. W międzyczasie muzyczka się trochę... Chyba na coś natrafiliśmy. Dobra. Zobaczmy, co my tu mamy. Poza krępującą muzyką. Myślę, że znaleźliśmy naszego maga. O! Żyje. Ktoś by się domyślił. Ratunku! Niech mnie ktoś stąd wydostanie! Ten stary ogrym chce mnie zjeść! Czy ty jesteś czarodziejem? Cyrus? Richard Lix wysłał mnie, zadając znalezienie ciebie. Richard, niech będzie błogosławiony! Zaczaruję wszystko, co posiada, tylko niech mnie stąd wydostań! Zostałem schwytany przez drogę czarnego kła, starego ogra, który mieszkał tu od lat. Nigdy wcześniej mi nie przeszkadzał. Ale chyba zgłodniał. Powiedział, że idzie po coś do przegryzienia... Przyprawienia zupy. Proszę, wydostań mnie stąd. Dobra, postaram się, tylko daj mi chwilę. Wiem, że może wrócić w każdym momencie, ale... Że leży tu gdzieś jakiś klucz? Rubiny. O, cylinder. Zegarek kieszonkowy. Zobaczmy, czy coś jeszcze tu mamy. Nie. O! Okej. To tyle, jeżeli chodzi o pacyfistyczne rozwiązanie. Ale patrzcie, ma klucz. Żebym się spodziewał. I nic więcej. No dobra. Hej. W porządku. Dzięki, niech będą gwiazdą. Gdyby nie twoja pomoc, zostałbym potrawką z czarodzieja na obiad dla droga. Wracam do miasta biegiem. Do widzenia. No dobra, do widzenia. Ciężki miecz dobrej jakości. A to sobie zobaczę. Tylko musiałbym przemaglować przedmioty. Wygląda ładnie, muszę powiedzieć. Może ktoś w mieście da za niego parę złotych monet. Tak właśnie. Nacisnąłem O zamiast I. Peszek. Obrażenia całkiem okej, 6 do 18. Zmęczenie też okej, tylko szybkość w sumie też nie jest taka beznadziejna, jak na miecz dwuręczny. Ten młot ma mniejsze obrażenia.
ma mniejszą szybkość. No w sumie mogliśmy spróbować chwilę z nim pobiegać. O, mamy za mało siły, żeby walczyć nad dwuręcznie. To pewnie obniży nasz atak. 6 do 18. Chwila. 3 do 12. Dobra, może nie będzie aż tak tragiczny. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No a tymczasem ruszajmy do... Gdzie jest ten... To miejsce. O, tu jest Rubinowa Polana, więc... Więc nigdzie jeszcze nie ruszymy. Musielibyśmy nawet najpierw przejść przez Przęcz Hadina. Więc to się na razie nie wydarzy. Okej, wracajmy do Stillwater. Poczekajmy do ranna. I zobaczmy. Udało mi się znaleźć Cyrusa. Został napadnięty przez wyjątkowo nieprzyjaznego ogra. Naprawdę? Pewnie mówisz o starym drogu Czarnym Kle. Od dawna mieszka w wzgórzach, ale zwykle tylko dużo mówił, a niewiele robił. Najwyraźniej jednak tym razem poddał się żądaniom swojego żołądka. Dobra robota, przyjaciel. Oto ostrze, które obiecałem. Do widzenia. Okej, dobra. Da nam ostrze ze Stillwater. Obrażenia ma całkiem okej. 9 do 14. To w sumie lepiej niż katana. Zmęczenie jej nie istnieje. Ale przywołanie zwierzęcia. Tak. Wsparcie bestii potrafi rzucać. Okej. Kuguar. Spoko. Chyba nawet nie posiada żadnych punktów magii, żeby to się wyczerpywało. Więc wiecie co? Może nawet sobie potrzymam ten miecz. 15 szybkości do 20 katana. Troszkę wolniejszy. Ale to wsparcie Kuguara w sumie pewnie nie jest aż tak czwarty poziom, nie jest aż tak potężny, więc... Tak. Zobaczymy jak to wyjdzie. O! 150 monet. Proszę, ten miecz jest twój. W sumie całkiem niezły pewnie byłby miecz, ale... Magnus... No, on ma swój topór. Więc niech się cieszy swoim toporem. Dobra. Tego nie potrzebujemy. Wsparcie bestii. I po tych długich rozmowach możemy wyruszać w końcu do przełęczy. To Rubinową Polanę jeszcze kiedyś odwiedzimy. W sumie od razu po przełęczy moglibyśmy się tam przejść. Ale nie. Niebieski król? Nie, dobra. Ostatnio niebieskie króliki mają u mnie przechlapane. Więc czas odreagować nerwy. To nazywasz miłym typkiem? To jest cholerny gigant ze Stillwater. Prawdziwy niebieski królik. Wow! Więc ten kretyn najwidoczniej jednak miał rację z tymi niebieskimi królikami. Okej, miał autentyczną skórę giganta ze Stillwater. Zastanawiam się, ktoś mógłby chcieć coś takiego kupić. A mówiąc zastanawiam się, mam na myśli, wiem, kto chciałby coś takiego kupić. Tak, idziemy dalej. Pum, pum, pum. Wow, jak dużo doświadczenia dał gigant ze Stillwater. I znowu będziemy musieli czekać do rana.
Ale spokojnie. Czekanie nas nie boli. Jak coś się mapa przecina. Nie wiem dlaczego to tak się dzieje, ale się dzieje. Czasami. Ta. Zygzakowate znajdowanie ścieżek. Lepsze takie niż żadne. Profesor, obrazobójca. Nie. Nie chcę mi się czytać gazet. Już przeczytaliśmy wszystkie artykuły o nas, więc dalej nic nie będzie ciekawego w gazetach. Okej, dobra. Hej, może zainteresowałaby pana autentyczna skóra giganta ze Stillwater? Prawdziwy gigant? To naprawdę zabawne. Nie radzę próbować pokonać mnie w mojej własnej grze. Oszustwo rozpoznaje na kilometr. Zapewniam pana, jest prawdziwy. No, niech rzucę ogień na bogów. To jest rzeczywiście prawdziwe. Dam panu za niego 2000 sztuk złota. Okej, jest warta znacznie więcej. Nie zgadzam się, ale świadom jestem faktu, że różni ludzie mogą mieć na ten temat różne opinie. Stać mnie tylko na zapłacenie 2000 sztuk złota. To moje ostatnie słowo. No dobra, umowa stoi. Doskonale, znacznie zwiększy to popularność mojego muzeum. Nie. Nie może pan już niczym mi pomóc. Odzyskaliśmy nasze 2000 sztuk złota z powrotem. Więc to dobrze. Tak sądzę. Zastanawia mnie, czy to nie był czasem przypadkiem ostatni osobnik tego gatunku. No cóż, skoro był ostatni, to i tak był skazany na wyginięcie, więc aż tak naprawdę nic złego nie zrobiliśmy, prawda? No cóż, w następnym odcinku Przemęcz Hadriańska, to tak się nazywa, prawda? Jakoś tak. Dziękuję wszystkim za uwagę. Na razie.